Cześć. Jeśli trafiłeś na mój kanał i akurat wybrałeś konkretnie ten film, to prawdopodobnie dotyka Ciebie problem piszczącego, skrzypiącego pedału sprzęgła w Toyocie Avensis. Jest to taki dość drażniący problem, ale czasami bardzo łatwo go rozwiązać. I dzisiaj będę chciał się z Tobą podzielić, w jaki sposób to zrobić samemu lub skorzystać z pomocy innego warsztatu, tak? Do tego będziemy dzisiaj potrzebowali, już pokazuję Tobie, śrubokręt, gwiazdkę, taki nie za duży, no i jednego takiego pomocnika, który posłuży nam, aby gdzieś tam sobie poświecić, to jest po prostu latarka. No i do tego ewentualnie jeden bardzo ważny dodatek, ale to już w trakcie filmu. Jest tam bardzo ciasno, dlatego chłop taki postury jak ja mieści się tam, także jak jesteś w miarę gibki i sprawny, no to myślę, że sobie z tym poradzisz, ale dzisiaj krok po kroku chciałem dla Ciebie właśnie pokazać, jak zrobić, żeby sobie poradzić z tym problemem. Prawdopodobnie chciałbyś, aby w Twoim samochodzie sprzęgło chodziło tak właśnie jak u mnie tutaj, dlatego już w tej chwili pokazuję krok po kroku, gdzie i co powinieneś zrobić. Także zapraszam. Na początek, aby sobie zrobić tutaj miejsce do pracy, to polecam, aby odsunąć maksymalnie do tyłu fotel kierowcy. I teraz mamy już sobie wstępnie zrobiony tutaj dostęp. I słuchajcie, mamy tutaj od spodu zaślepkę tego typu. Tak to wygląda. Po prawej stronie mamy jedną śrubkę, którą należy wykręcić. Ok. I teraz mamy drugą śrubę, mniej więcej na wysokości, którą tutaj widzicie, i też należy tą śrubę wykręcić. Ok, mamy dwie śruby wykręcone. Teraz słuchajcie, ta nam ładnie wypadnie. Teraz tak, z prawej strony odchylamy delikatnie i w prawo wyciągamy. Tak jak widzicie, wychodzi nam cała osłona. Tak ona wygląda. Odkładamy ją sobie na bok. Śrubeczki zbieramy, żeby nam gdzieś nie zginęły. I w tym momencie mamy dostęp do tej części. Ja to pokazuję Wam z takiej perspektywy, z jakiej ewentualnie będziecie to widzieli, wkładając tutaj po prostu głowę. Jest bardzo ciasno, ale widzimy już jeden z elementów. Dobra. Słuchajcie, źródło światła jest chwilowo zainstalowane. I teraz tak, tutaj macie część, która wchodzi Wam do grodzi silnika. Ja w tym momencie Wam wcisnę pedał sprzęgła i widzicie, że ten bolec wchodzi do środka. Akurat w tym momencie, jeżeli Wam dojdę, ale postaram się dojść tu dokładnie, należy wtrysnąć najlepiej smar typu teflonowego, bo jakiś WD-40 też pomaga, ale na krócej, właśnie tutaj na ten czpień i do środka, który wchodzi do ściany grodziowej. Akurat tutaj jest tutaj bardzo ciasno, dlatego wybaczcie mi za te użycie tutaj bezpośrednio palca, ale ciężko będzie czymkolwiek innym pokazać. Słuchajcie, wystarczy smar teflonowy nanieść na ten czpień i bezpośrednio tutaj w otwór, który wchodzi do grodzi.
tutaj dalej znajduje się wysprzęglik. Jeżeli chodzi o dalszą część, którą należy też ewentualnie spryskać, postaram się jeszcze z innej perspektywy wam to pokazać, ale być może będziecie widzieli. O tak. I teraz wezmę tylko śrubokręt, żeby wam dojść i pokazać. Tutaj, dokładnie w tym miejscu, znajduje się taka teflonowa tulejka, która wyrabia się i po prostu zaczyna zgrzytać, piszczeć. Należy w serwisie za około 35-50 zł, teraz myślę, kupić taką tulejkę. To jest tulejka dolna. Tutaj po drugiej stronie jest cieniutka zawleczka, którą należy zdemontować, wyjąć ten czpień, w środku wymienić tulejkę, oczyścić do sucha, złożyć lub spróbować w tym stanie jak jest cienką rurką zaaplikować bezpośrednio w te miejsce, które tutaj widzicie. Mam nadzieję, że to widać. Również smar teflonowy i nie spodziewajcie się, że od razu będzie cisza. Czasami jest tak, że po psikaniu dopiero na następny dzień gdzieś ten smar dotrze, spenetruje to ładnie i przestaje nam to piszczeć. Mam nadzieję, że wam tutaj akurat rozwiąże wiele problemów. Tutaj musicie też zwrócić uwagę na tą śrubę. Ona jest widoczna w tej chwili przez sprężynę pewnie. O tutaj. Aby jej nie odkręcić, nie regulować, bo będziecie mogli sobie rozregulować sprzęgło. Będzie wam brało albo za wysoko, albo za nisko, albo będzie po prostu stawiało czynny opór w momencie, kiedy całkowicie jeszcze nie zostanie zapięty napęd. Także tak to wygląda. Z pryskaniem też uważajcie, bo tak jak akurat tu widzicie, jest skrzynka bezpieczników, żeby tu żadna wilgoć czy nic innego się nie dostało, bo możemy sobie zaszkodzić. Także tak to wygląda z tej perspektywy. Postaram się jeszcze kamerę umieścić w tym drugim miejscu, żebyście to dokładnie widzieli. Tak to jest. Naprawdę jest tu bardzo ciasno. Sprytne rączki się przydadzą. Ale tak jak widzicie, ja akurat wczoraj to robiłem i dzisiaj mam już ciszę, którą wam pokazałem. No i myślę, że każdy użytkownik Toyoty, jak innego pojazdu, który ma podobny układ, może sobie pomóc. Także tutaj widzicie tą śrubę regulacyjną. Tam widzicie, jak element jest w grodzi. No i tutaj jeszcze z troszeczkę innej perspektywy, jak się uda, żeby to było widać. Tak jak tutaj widzicie, ten element jest widoczny. Czasami też z dołu ktoś tam pokazywał, widziałem, ale to dokładnie chodzi o ten element. Także już widzicie. Ja wam za chwilę pokażę jeszcze jedną ciekawostkę. Teraz widzicie mnie z perspektywy, jakiej wy będziecie tutaj wyglądać. Najlepiej jest się ułożyć na plecach. Wtedy możecie sobie całą głowę włożyć bezpośrednio tutaj. I teraz macie tą rękę. Ona może wam bezpośrednio tam dojść. Z tej perspektywy będziecie widzieli, już wam pokazuję co. Teraz zamieniłem po prostu głowę na kamerę i widzicie wszystko. Druga ręka, która jest całkowicie, możecie sobie dojść do tych elementów. Wierzcie mi, że wszystko jest do zrobienia, tylko wystarczy chcieć. Po zakończeniu psikania czy też wymiany tej tulejki chcę wam powiedzieć, że możemy sobie to złożyć w taki sposób, że bierzemy to od prawej strony, wkładamy w odpowiednie miejsce i natrafiamy na miejsce, w którym to po prostu było. Ja już w tej chwili to luźno zostawiam i tą
jedną śrubkę, która znajduje się po prawej stronie, wkręcamy. Drugą śrubkę wkręcamy tutaj i mamy dół zrobiony. Jak widzicie, nie jest lekko. Dosyć mocno trzeba się powyginać, ale warto, bo oszczędzacie wtedy bardzo dużo pieniędzy, jeżeli chodzi o naprawę taką w serwisie, bo serwis liczy za to na pewno bagatela ogromne pieniądze. I teraz jeszcze Wam jedną kwestię powiem. To, co Wam pokazałem, to jest akurat dolna tulejka i czpień, który wchodzi do grodzi, ale znajduje się na tym całym elemencie, na tej budowie pedału sprzęga jeszcze górna tulejka, do której nie dojdziecie dołem, tylko musicie po prostu rozebrać osłonę kierownicy, a to wszystko łączy się z bardzo dużym nakładem tutaj pracy i też czy do tego tak sami dojdziecie, no to musicie sobie sami już odpowiedzieć, bo trzeba prawdopodobnie też demontować deskę rozdzielczą, aby po prostu od góry dostać. Ja tego nie robiłem, tylko słyszałem od akurat kolegi, który gdzieś tam próbował, i aby tam dojść, to trzeba troszeczkę więcej zachodu, gimnastyki, no ale jeśli tam chcecie to zrobić, no to też nie widzę problemu. Jeżeli mamy sprawne rączki, to możemy wiele. Także na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam ślicznie. Jeśli chodzi o tulejki, to kupicie w serwisie, tylko tam polecam. Jeżeli używacie smaru, to polecam Wam smaru teflonowego, bo wódek czy inne tego typu smary, to wiadomo, że na krótko działają. I też nie sugerujcie się tym, że w momencie, kiedy zaaplikujecie tym sprzęgłem, popracujecie, nie zrobi się od razu cicho, bo u mnie akurat było tak, że po aplikacji tego smaru dopiero na drugi dzień nastała błoga cisza. Pozdrawiam, dzięki, zostaw komentarz, jak dla Ciebie poszło. Do następnego, hej!